Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie w finałowym 14 odcinku. Zobaczymy, czy Szkopki uciekną ze swojego Hitlerka. Rozpoczynamy na łatwym poziomie trudności. Nie chce mi się tu powtarzać na normalu. Gra jest dosyć ciężka, przynajmniej te dwie ostatnie misje. Stalin wydał rozkaz zajęcia Berlina. No, słusznie przewidywał, że po wojnie dojdzie do konfliktu z aliantami w sprawie kontroli nad niemieckim terytorium, więc rozkazał swoim generałom zająć Berlin. Zanim zrobią to wojska amerykańskie, niemal 2 miliony radzieckich żołnierzy otoczyły Berlin, a znaczna część miasta została zrównana z ziemią w wyniku ostrzału z tysięcy sztuk broni artyleryjskiej. Wkrótce potem Hitler nie żył. Jego armia była w rozsypce, a tysiącletnia Rzesza legła w gruzach. Wojskom radzieckim pozostało jedynie zająć Reichstag, symboliczną siedzibę władz niemieckiej. Jedziemy. Nie ma co przedłużać. Kończymy serię, kończymy grę. No te filmiki są naprawdę Berlin. świetne. Ostatni bastion hitlerowców, w których nie zgasła jeszcze chęć do walki. 4 lata pełne okrucieństw. Długa, krwawa droga, ale to była ich ojczyzna. Wiedzieliśmy, że będą bić się do końca. Ostateczne zwycięstwo nie przyszło łatwo. Damy radę, rozpierdolimy ich. Nie lubię tych lokacji za bardzo w miastach, bo mamy ograniczone możliwości pola manewru. Szczególnie tymi jednostkami pancernymi. Dobra, co my tu mamy zrobić? O kurwa, jaka mapa ogromna. Niech się biją. Ani kroku wstecz, towarzysze. Lepszymy granaty. Dwa karabiny maszynowe. Chyba czeka nas długa droga tutaj, coś mi się wydaje. Gdzie mamy? O, jest. To jest fajny sprzęt, naprawdę. Działy szturmowe. Towarowi mogą atakować czołgi granatami Pepans. Jaki mamy rozkaz? Nie możemy tu zostać, towarzyści! Musimy usunąć te barykady. Główne działo IS-2 bez problemu sobie z nimi poradzi. Boże ci w tyłu! Przydzielono nam transporter półgąsienicowy. Dobra. Transporter sobie ulepszymy. Możemy to zniszczyć? Możemy to zniszczyć, dobra. Ten silosowy jest świetny. Nieprzyjaciel wybił nam kolejny oddział piechoty. O cholera. Ja sobie chyba wezmę jeszcze jeden taki pojazd gąsienicowy, tym bardziej, że on kosztuje niewiele. To nie tutaj, gdzie to było? Tutaj jest. Mamy limit jednostek? Nie, limit kasy. No, tam są zasieki, tu chyba nie przejdą. Gruz. Dobra, zaraz ruszamy dalej, tylko czekajcie, tutaj. Zniszczmy te zasieki. Dotarł nowy transporter.
Józef Stalin. Za nim przybyły oddziały frontowe. Odwrót rany jest śmiercią. Zbierzmy te zasieki, bo to jest tylko kłopotliwe. Szturmowcy meldują. Jest dwa. Ciężki trzymaczy. Wszystka do mięsa w gotowości. Przyjmijmy to pole pierwsze. Ale coś mi się wydaje, że ta misja będzie trwała chyba 2 godziny. Litwaniaki. Dobra. Czołg awansował, to się chwali. Będzie skuteczniejszy w walce. Oh shit. Cholera, na szczęście. Most nietknięty. Most stoi. Niemcy wyparci. Ruszajmy i zabezpieczmy drugi brzeg, zanim zdołają kontratakować. O cholera, ale fuks. Ja pierdzielę. Zanim zajmiemy Reichstag, musimy zająć się palatykami w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, tutaj. Sądzimy, że Niemcy przechowują w środku amunicję. Na pewno dobrze ją spożytkujemy. Po zabezpieczeniu obiektu ruszymy do budynku opery, gdzie umocniła się znaczna grupa wrogów. Gdy już go zajmiemy, przebijemy się przez mocno ufortyfikowany rynek i przypuścimy szturm na ostatnią linię obrony przed samym Reichstagiem. Towarzysi, ofiary są konieczne, nie wolno wam tracić ducha. Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Gdy zdobędziemy Reichstag, ostatecznie zdusimy resztki niemieckiego morale. Na dachu powiewać będzie radziecka flaga. Dobra, na razie. Niemcy zapewne mocno okopali się na ulicach. Powinniśmy oskrzydlać ich pozycję, gdy tylko się da. Gdzie są? Artyleria jest wciąż poza zasięgiem, a działka pelot uniemożliwiają wsparcie z powietrza. Mamy tylko piechotę i czołgi, towarzyści. Sobie wybuduję jeszcze jakiś czołg jeden. Ciężki czołg, a to jest czołg średni. 9? Nie, 19. No, muszę jeszcze trochę zaczekać, ale tutaj możemy powoli się przesuwać do przodu. Tutaj ta armia jeszcze wymaga leczenia. Sobie tu ulepszę panienkę, która będzie nas leczyć. Wybudujmy ten czołg.
O, kto to jest? Strzelcy gwardii. Pociski dymne! Uwaga na kontratak! Co tam się kuźwa dzieje? Dalej tego nie mogę? 760, co jest? Jak na razie sobie jakoś radzimy, nie jest najgorzej. O cholera. Dobra, dostał. Ryju, ten czołg. A nawet nie ucierpiał nikt wiele. Dobrze, poszło, zapiszmy. Tak, to można zniszczyć. Kuźwa, kto się zabił? O cholera. No nie, dobra, tego nie musi. A gdzie jest ten czołg? Aha, jedzie, dobra. Wtedy nie przejdziemy, dobra. Stworzę tutaj kilka. A, limity? Nie, kasy nie mam, tak? 240. Damy radę. Zniszcz blokadę. A gdzie jest? Gdzie jest mój drugi czołg? Możesz zrobić swoje.
przypuszcza atak. I znowu trafił za cel. Ja stawiam, towarzyści. Świetna robota. Dobra, załatwiony jest. Czekam na rozkazy. Oddział, musimy ruszać. Powinien przejmować te jednostki, ale dobra. Mogą teraz umierać także bataliony karne. Miałbym większe zasoby, ale już mi się nie chce tego robić. O. Ulepszymy ten sprzęt. Karabiny maszynowe. A moździerz tutaj z tyłu? Bazuki bierzemy. Pancer coś tam? No co, przyjmiemy. Kuźwa, muchy pierońskie. Włosówki, nie wiem skąd one się wzięły. Trzeba coś wyburzyć? Konieczne są naprawy polowe. Dobra, 3, 2, 1, ruszamy. Mamy 130 limit. Możemy sobie kolejny czołg wybudować. Nie, kasy nie mam, dobra. No ale przejmowanie tych jednostek nie daje nam dostępu do zasobów ludzkich, więc de facto. Jak ma tam wejść? O cholera. Udało się nawet wejść tutaj ciężkim sprzętem. Przyjmijmy to oczywiście, bo musimy. Jeszcze paliwo jest. Ale dobra. Uzbieram trochę hajsu, sobie kupię jeszcze jeden może czołg. A później tutaj ruszamy. Siomucha! Strasznie długo trwa przejmowanie. Nie wchodzi w grę. Sprawdźcie.
Dobra. Potrzebne ciężkie wsparcie? Trzeba coś zbudować? Uważajcie to. Naprawdę się. Towarzyszu dowódco! Macie zdobyć zrujnowany budynek Opery Krolla. Dobra. Gdzie to jest? Wejście zapewne jest silnie bronione. Może uda nam się znaleźć inne od wschodu. Idziemy głównym przejściem. Będziemy się pierdzielić. Wybudujmy jeszcze jeden czołg. 760, to jeszcze trochę. IS-2, tak? To jest IS-2. 150 sztuk paliwa. Dlaczego tego nie mogę? Osiągnięty limit. A, tylko dwie sztuki możemy mieć tych czołgów. Dobra, to weźmy ten czołg średni. A w międzyczasie jeszcze może sobie wybudujemy ten pojazd gąsienicowy. M5. Jesteśmy w drodze. Tam właśnie zmierzamy. Przyda się wam na coś to barachło? Meldują się po. Jesteśmy w drodze. Tak, to bystra. Ciężki czołg ruszy do ataku. Jeszcze to najpierw. A, z tej strony jedzie. Będzie ciasno teraz tutaj, ale myślę, że damy radę. No, brak kasy na ulepszenia. O się, czołg. Rusz się. Potrzebni wam saperzy? Saperzy ich naprawią te czołgi. Którzy mi jedne zajęli. Chwilka oddechu. Mamy robotę. Gotowi na wszystko. Czekamy na wasz rozkaz.
Brak kasiory. To jest teraz problem największy. Dobra, sobie naprawimy sprzęt w tym czasie. I w międzyczasie zbierzemy trochę hajsu i uzupełnimy niedobory armii. Co to jest? Aha. Punkt. Dobra, naprawmy to do końca. Piotr ognia w gotowości. Gotowi na wszystko. Trzeba coś zbudować? Konieczne są naprawy polowe. Czekam na rozkazy. Kierowca, jazda! Jeszcze tutaj musimy jakoś dotrzeć. Jakie rozkazy? Trzeba coś zrobić. Jakie rozkazy? Trzeba coś zbudować? T-34 w pełnej gotowości. Trzeba coś wyburzyć? Trzeba to naprawić. Cyk, cyk, cyk. A to tak, tak oberwał tutaj. Armia czerwona, dalej ruszamy. To nie wraca do bazy, się ulepszyć. No to szkoda gościa. A, mogą zupełnie zapasy, dobra. Dotrzemy tam. Istwa zgłasza się. Czas na wymarsz, dawajcie. Grana leci, dobra. Ładnie. Przyjmijmy to. To przyjmiemy i myślę, że nam się tutaj otworzy przejście. Dobra, elegancko. Zwróć uwagę, że nasz Wojtku ma gwiazdki już. Dobra, ruszamy. Drogi do Berlina są ponownie przejezdne. Artyleria gotowa do rozmieszczenia. Słuchajcie, mamy rozkaz od towarzysza Stalina. Nie niszczyć Reichstagu. Zdobyć go. Rozpocząć ostrzał pociskami zapalającymi. Czekamy na bombardowanie Iła 2. Wiecie co, ja się może wycofam. Okej, fajne bombardowanie. A bo dobra, czekajcie, bo ja się będę wycofał tą oberwę. Dobra, tutaj bombardowanie zrobiło swoje. Moździerz nas ładuje.
Cofajmy się trochę, ulepszymy sobie nasze, naprawimy sobie sprzęt. Naprawmy co się da, żołnierze trochę przydzielimy. Także też nie ma co się za bardzo napalać. Gdzie są saperzy? Idą. Tą armatę można by wziąć. Dobra, dobra. Mamy trzy czołgi. Potrójnym. Ulepszeniem. Nie wiem czemu, ale możemy uzupełnić zapasy. Nie zawsze to można było robić. Wherever. O! Czekam kalibru... O kuźwa, żebym tego... Szkoda, że dopiero w ostatniej misji, żebym się... kapnął, że jest... możliwy upgrade. Zajebista gra. Słuchajcie, bo tu mam jeszcze jeden sprzęt do naprawy. Nie ruszamy. Tutaj to musimy przejąć. T-34 nie ma możliwości. Chyba upgrade'u. Dobra. Tylko może czołgi pierwsze, co? Coś pięknego, patrzcie tu. Zobaczcie, bo nasi obrywają tego ognia chyba. Ułatwimy sprawę. Coś pięknego. Oberwaliśmy. Nie jest to w tamtą stronę. Czego wam trzeba, towarzysz? Nie pozwolimy, żeby...
zapalające gotowe do wystrzelenia. Można by puścić jakiś zwiad i puścić kolejny ostrzał. Хорошо. Dobra, zrobiłem tutaj mały porządek. Chętnie już bym zaatakował, no ale zaczekajmy trochę na naprawę. W zasadzie tu już jest ten czołg naprawiony prawie, ale jeszcze chwileczkę i ruszamy. Armia czerwona na wasz rozkaz. Wyruszamy. Czekamy na wasz rozkaz. Dalej ruszamy. Zobaczmy sobie z bliska, jak wyglądają te sprzęty. Dostępna jest artyleria zapalająca. Naprawdę ładnie to wygląda. Dobra, ruszamy. Trochę za późno. Przyjmijmy to. Już wcale tego nie musimy robić. O kurwa, miny tu są. Cholera jasna. Szturmowik przeprowadza atak. Dzielna piechota zdobyła się na największe poświęcenie. Ej, czołg oberwał trochę. Ja trochę oberwałem teraz, cholera. Ej, no stój, kuźwa, naprawcie ten sprzęt. A, tu zostało tylko tyle, dobra. My możemy ruszać. Ten czołg sobie zostawię na razie. Ostrzelać cel pociskami zapalającymi. To chyba te pociski zapalające nie działają na budynki.
O cholera. Bronią tygrysy. O cholera. O cholera. Gra. Świetna gra, kurde. Może na normalu też by dałbym radę, ale... Koniec gry. Żadnego tego... filmiku końcowego? Chyba pierwsza gra, w której nie było jakiegoś wprowadzenia końcowego, że tak powiem. Moi drodzy, kończymy grę. Ej, co się stało? Ukończyliśmy 14 misji. Nie wiem czemu, ale mamy tutaj 0 na 6 tysięcy. Gry, żeby zdobywać punkty łupu, zapełni pasek łupu, żeby otrzymać łupy. Zapełni pasek łupu, okej. Otwórz swoje wyposażenie, by przejrzeć i wybrać dowódców, skórki, pojazdów oraz inne elementy. Pokaż przymioty do rozebrania. Dowódcy. Tak pancerny, zasłonięty kadłub, czołg dowodzenia. Albo to jest doktryna chyba hitlerowska. Tak mi się wydaje. Biuletyn wywiadowczy, skórki, obramowania, ataki zwycięstwa. O! Ogień zaporowy, saubice, kaliber 105. Kurczę, fajna gra i na dodatek potwierdzeniem tego jest to, że zostały wydane chyba aż 3 dodatki do tej gry. Ja tych dodatków raczej nie będę nagrywał, bo wiem, że nie lubicie dużej ilości odcinków z jednej gry. Zresztą nikt nie lubi oglądać jedno i to samo przez x odcinków, więc sorki, nie będziemy nagrywać. No chyba, że pojawi się nagle pod filmem 50 łapek w górę, to nagrałbym też dodatki, ale to raczej nie wchodzi w grę. Kończymy grę, naprawdę świetny tytuł, polecam. Gra już ma kilka lat, ale mało takich gier strategicznych jest z czasów II wojny światowej tak dobrze zrobionych. No cóż, mam nadzieję, że byliście ze mną we wszystkich odcinkach. Mam nadzieję, że zostawiacie łapki. Ktoś, kto nie subskrybuje kanału, może to teraz zrobić. Pozdrawiam, na razie, hej hej.